Dzień dobry, witam. Nazywam się Janusz Kowalik. Pochodzę ze Skawiny. Jestem byłym przedsiębiorcą, który prowadził wspólnie z siostrą i żoną firmę rodzinną. Firma była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nazywała się Impex Scrap Recycling, powstała w 2004 roku. W 2005 roku udało nam się sprowadzić do firmy generalnie najlepszych fachowców, jacy w branży byli. Przeszli ze szwedzkiego koncernu Stena. Prezesem zarządu został były dyrektor Huty Konin i to posunięcie pozwoliło na to, że spółka już w 2005 roku na koniec zamknęła się sprzedażą na poziomie 17 milionów euro. W 2006 roku spółka osiągnęła poziom już 36 milionów euro ze sprzedaży. I w tym momencie mamy sytuację taką, że w grudniu 2007 roku, czyli rok później, spółka została zmuszona do ogłoszenia upadłości. Spółka i udziałowcy, właściciele firmy zawdzięczają to wejściu z kontrolą, z postępowaniem kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, gdzie z całą stanowczością chcę podkreślić, że było to zlecenie, to nie była rutynowa kontrola podatnika. Rozpoczęto kontrolę w październiku 2005 roku. Do 2010 roku, czyli blisko 10 lat, Urząd Kontroli Skarbowej nie wydał żadnej decyzji, która zarzucałaby spółce jakiekolwiek uszczuplenie, najprościej rzecz ujmując, czyli jakieś oszustwo, jakiś tak zwany przekręt, no cokolwiek, co mogłoby świadczyć o tym, że były jakieś działania bezprawne w ramach prowadzenia firmy. W związku z tym, że po dwóch latach prowadzenia postępowania kontrolnego Urząd Kontroli Skarbowej no musiał jakoś wybrnąć z tego problemu, musiał wydać decyzję. Jedyną decyzją, jaką mógł wydać po tych pięciu latach, była decyzja pozytywna, bo w spółce niczego nie dopatrzono się, żadnych uchybień. No ale drodzy Państwo, no, taka decyzja nie wchodziła w grę. No bo w tym momencie Urząd Kontroli Skarbowej naraziłby się na odpowiedzialność, że poprzez tak długą kontrolę doprowadził do upadłości podmiotu. W związku z powyższym zastanawiano się przez 2008 rok, przez 2009 rok, aż do 2010, jak z tego problemu wybrnąć. Posłużono się, ja to nazywam, że został zawarty układ między Syndykiem Masy Upadłościowej a Urzędem Kontroli Skarbowej. 28 maja zostały wydane 22 decyzje, kuriozalne, oderwane od rzeczywistości, które mówią, że spółką nie zarządzał zarząd, ludzi, którzy byli rekrutowani między innymi przez firmy headhunterskie, a koszt tej rekrutacji był na poziomie 15 tysięcy złotych, z bogatym doświadczeniem zawodowym, tylko że strategiczne decyzje w spółce podejmował ślusarz, czyli ja. Człowiek, który skończył szkołę zawodową, fakt faktem, posiadający instynkt kupiecki i zawsze czułem się kupcem, natomiast generalnie no, nigdy w życiu nie próbowałbym zarządzać spółką o tych rozmiarach. No, kiedyś była sytuacja taka, że błysnął formą hydraulik. W dniu dzisiejszym mamy taką sytuację, że ślusarze zostaną podniesieni do naprawdę ogromnej rangi, bo z decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wynika, że to ślusarz kierował, zarządzał firmą, która osiągnęła tak niebotyczne przychody. W tym momencie jest sytuacja taka, że w wyniku wydanej decyzji, od której nie odwołał się syndyk masy upadłościowej, powstało zobowiązanie. Zobowiązanie w kwocie 153 milionów złotych w stosunku do spółki, jak również do firm, które kupowały towar od naszej spółki. Przy czym należy powiedzieć, że te 153 miliony złotych to jest kwota, jaka wynikła z działalności, ze sprzedaży, jaką prowadziła firma za czas okres kontroli, czyli za cały 2005, 2006 do maja 2007. I z całą stanowczością chcę podkreślić, że te 153 miliony złotych spółka odprowadziła co do ostatniego grosza fiskusowi. I tego w decyzji nikt nie zarzuca. Decyzja zarzuca jedynie, że Janusz Kowalik podejmował strategiczne decyzje, a nie zarząd spółki, i w tym momencie pozwoliło to salwować się ucieczką UKS-u na zasadzie takiej: jest wydana negatywna decyzja, uprawomocniła się, jest po temacie. W związku z tym, że jedna z kancelarii stwierdziła, że decyzja jest wadliwa, bo została wydana tylko i wyłącznie do
spółki Impex Scrap Recycling. Po 2 latach wydano decyzję w stosunku do mnie, do Janusza Kowalika. I w związku z tą decyzją wynika, że tak jak spółka ma do zapłacenia 153 miliony złotych, tak ja mam do zapłacenia za grudzień 2006 do maja 2007 blisko 12 milionów złotych. I to jest cała historia, która dotknęła spółkę Impex Scrap Recycling, mnie, prezesów, bo również należy powiedzieć, że w związku z tym prezesi mają obciążenia finansowe w postaci od 16, 25 do 30 milionów złotych. Prezesi mają środki na prawników i reprezentują ich prawnicy. Ja tych środków finansowych nie mam, w związku z powyższym no nie pozostało mi nic innego, tylko bić na alarm w dzwony poprzez protest głodowy, który uruchomi jakąś lawinę, jakieś media, które zaczną się tym tematem interesować, a jedynym rozwiązaniem, które w jakimś sensie pozwoli mi się ratować z tej sytuacji, to jest sytuacja, że sprawą zajmie się dziennikarz śledczy, który profesjonalnie, punkt po punkcie wypunktuje to, o czym ja mówię, ale już taki w profesjonalny sposób, jakich haniebnych czynów dopuścił się Urząd Kontroli Skarbowej, łącznie z Izbą Skarbową utrzymującą decyzję, również syndyk, który nie odwołał się od tej decyzji, bo trzeba powiedzieć, że w sytuacji, kiedy syndyk odwołałby się od tej decyzji, nie byłoby tej historii. Syndyk przyjął rozwiązanie, że się od niej nie odwołuje i w ten sposób doprowadził do uprawomocnienia się i ta decyzja została decyzją ostateczną w tym momencie, która ciąży na między innymi na mnie. Firma była przedsięwzięciem rodzinnym, właścicielem była moja siostra, 50% udziałowcem, jak również moja ówczesna żona. Ja byłem prokurentem, jak również pełnomocnikiem i tutaj też należy powiedzieć, że Urząd Kontroli Skarbowej wykorzystał w jakimś sensie tą sytuację, w związku z tym, że no ja przekazywałem, byłem takim nośnikiem informacji między zarządem a udziałowcami, w związku z ustaloną regułą, że w momencie, kiedy udziałowcy podpisali pierwszy weksel, między innymi dzięki któremu odpowiadali całym swoim majątkiem, chcieli wiedzieć o każdych podejmowanych strategicznych decyzjach dla spółki. Zarząd przekazywał jakieś informacje mnie, ja przekazywałem udziałowcom. Zastanawialiśmy się, czy to może być bezpieczne dla nas. W momencie, kiedy doszliśmy do wniosku, że tak, że jest to bezpieczne, przekazywałem zarządowi, tak, oczywiście jest zgoda udziałowców. Pragnę również podkreślić, że łamie tą teorię Urzędu Kontroli Skarbowej historia, która miała miejsce w maju 2007 roku. Otóż tak jak banki wycofały się z przerażeniem, patrząc na sytuację, jak rozwija się postępowanie kontrolne i co Urząd Kontroli Skarbowej robi w spółce, moja siostra, 50% udziałowiec, w maju 2007 roku również z obawy ewentualnie o swój majątek prywatny, nie zgodziła się na podpisanie kolejnego weksla na wykup wierzytelności spółki. I tym samym wpisała się po prostu w sytuację taką, że po prostu się bała. A przede wszystkim pokazuje to, nie jak Urząd Kontroli Skarbowej twierdzi, że to Janusz Kowalik wszystkim zarządzał, bo ewidentnie pokazuje, że jeżeli udziałowcy byli na tak, to Janusz Kowalik tylko przekazywał informację, że jest pozytywna. Natomiast jeżeli udziałowcy uważali, że nie zgadzają się, nie było żadnej siły ani możliwości przekonania do tego. I tak też właśnie stało się w sytuacji, kiedy moja siostra zrezygnowała z podpisania udziału i zarząd chociaż podjął strategiczną decyzję. Nie mógł jej wdrożyć ze względu na to, że udziałowiec nie wyraził zgody na podpisanie weksla. Mój protest głodowy jest nieograniczony w czasie. Jestem tak zdeterminowany, że praktycznie rzecz biorąc, tak jak już wspomniałem wielokrotnie, no na ten moment moja pozycja jest na zasadzie przestępcy, który okradł fiskusa, który okradł państwo, który okradł społeczeństwo. Jestem tutaj od poniedziałku, od 10 czerwca i będę tutaj dotąd, dopóty ta sytuacja przynajmniej nie znajdzie jakiejś szansy na to, że ktoś się nią zainteresuje na tyle, że pomoże mi wykazać, że to nie jest oszustwo, to nie było uszczuplenia. Tutaj to jest tylko i wyłącznie wykreowanie dla własnych potrzeb, a te potrzeby, czyli uratowania się przed odpowiedzialnością za doprowadzenie do upadłości firmy.
przez Urząd Skarbowy. W związku z tym, no nie wiem, na pewno protest mogę przerwać w sytuacji, kiedy będę miał pewność, że tą sprawą już ktoś zajmie się profesjonalnie, a w sytuacji kiedy nie będzie, no to będę głodował do skutku. Dzisiaj mamy 18 czerwca, natomiast tak jak mówię, no, moja determinacja jest tak ogromna, że nie ma tutaj czas okresu, w którym bym ewentualnie zakładał, oprócz tego, że zajmie się tym reporter śledczy i wyjaśni całą sytuację. Od dyrektora Izby Skarbowej oczekiwałem, że pochyli się nad tą decyzją, pochyli się nad moim uzasadnieniem składanego odwołania i uchyli tą decyzję, tak jak kiedyś uchylił wydaną decyzję przez ten sam Urząd Kontroli Skarbowej w stosunku do spółki. Natomiast jednak tego nie uczynił. W związku z powyższym zostałem zmuszony do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Ona w tym momencie czeka na ustalenie terminu. Natomiast no w tym momencie już od skarbówki to, co mieli zrobić, jaką krzywdę mieli zrobić, to zrobili. Oni już w tej chwili nie mają żadnej możliwości tego naprawienia. Ewentualnie w sytuacji, kiedy zostanie to wykazane, jak haniebnie zachował się Urząd Kontroli Skarbowej, no to w tym momencie będą odszkodowania, ale cóż, no nie będą tego płacili urzędnicy, nie będzie tego płacił dyrektor Izby Skarbowej, nie będzie tego płacił dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, tylko drodzy Państwo, będziemy płacili my, podatnicy, społeczeństwo. To my zapłacimy za 13% odsetek za 6 milionów złotych, które zostały wpłacone przez Alumetal Kęty, to my zapłacimy odsetki za 4 miliony złotych, które wpłacił do Skarbu Państwa nienależnie po raz drugi Polkoper, to my poniesiemy koszty zastępstwa procesowego prawników, gdzie przynajmniej na ubiegły rok Alumetal Kęty poniosło w granicach 400 tysięcy złotych. Od takich kwot to są niebotyczne koszty obrony. Kiedyś ta decyzja na pewno zostanie wzruszona. Kiedyś okaże się, że ta decyzja została wydana bezprawnie. Jest bezzasadna, natomiast tak jak mówię, po raz kolejny zapłaci za to społeczeństwo. Natomiast też bardzo istotna kwestia, urzędnicy kontroli skarbowej, którzy wydali tą decyzję, w tym momencie po wydaniu, po wpłynięciu środków otrzymują bardzo wysokie premie z tego tytułu. Ustawodawca zadbał o to, że w sytuacji, nawet kiedy decyzja okaże się bezzasadna, nie odpowiadają za jej wydanie, natomiast co istotne, nie muszą zwracać premii, które otrzymali. Także no, bezkarność hula jest tylko motywacja do tego, żeby czynić zło, doprowadzać do upadku następne firmy, bo w tym momencie mają z tego tytułu premię.